W gminie Police zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie rozpoczęła Jasienica na dzień przed wielkim finałem ogólnopolskim. To mocny sztab, który od 26 lat wspiera działania Jurka Owsiaka. Przez długi czas działał samodzielnie. Od kilku finałów tworzy jeden sztab wraz ze zbiórkami prowadzonymi na terenie gminy Police. Przez wszystkie lata grania zebrali prawie 900 tysięcy złotych. 200 złotych, 200 złotych oraz 3 lata. W zbiórce pieniędzy towarzyszyły tradycyjnie licytacje. Ofiarodawcy przekazali na ten cel wiele gadżetów i voucherów. Tradycyjnie na licytację trafiło też złote serduszko wykonane przez lokalnego jubilera. Serce zostało wylicytowane za kwotę 1700 zł. Licytowano też srebrne serduszka, które zasiliły wośpową puszkę sumą 560 zł. Z samych licytacji udało się uzbierać 15 tysięcy zł. Wciąż trwa liczenie pieniędzy. Trwają też aukcje internetowe, gadżetów i voucherów. Od godziny 12 orkiestra Jurka Owsiaka zagrała w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. Przed budynkiem od progu mieszkańców witali zapracowani wolontariusze. Jedni kwestowali po raz pierwszy, inni mimo młodego wieku w akcję włączyli się po raz kolejny. 5 lat już jestem ogólnie wolontariuszem. No, czasami jeżdżę po Szczecinach, Policach, po różnych miastach. No, ludzie dają jak chcą. Daję serca. Super, a ile masz lat? 8. A dlaczego wspierasz Wielką Orkiestrę? Bo lubię pomagać innym. Nie brakowało osób, które otrzymały pomoc w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i teraz same niosą pomoc. My jesteśmy co roku z orkiestrą, ponieważ my jesteśmy żywym przykładem tego, jak wspaniale działa orkiestra. Nasze dziecko przeżyło właśnie dzięki sprzętowi, który wspomaga Wielka Orkiestra, dlatego co roku staramy się albo licytować, zabieramy całą rodzinę i naprawdę kibicujemy orkiestrze. O, ja jestem od początku, to jest moje, ja mam już w tym roku 30 lat, więc 20, chyba 28 w tym roku, więc moja, ale od 3 lat jeszcze bardziej wspieramy, ponieważ naprawdę jesteśmy żywym przykładem tego, że ten sprzęt pomaga. Mój syn jak się urodził w Zdrojach, akurat korzystał z badania słuchu, które Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po prostu przekazała. I skorzystaliśmy z tego sprzętu i w dług wdzięczności wspomagamy do tej pory. W akcję co roku włączają się uczniowie, instytucje, stowarzyszenia i seniorzy działający w klubach i radach osiedli. Na własnych stoiskach sprzedają zabawki, wypieki i rękodzieło, a zarobione pieniądze trafiają do wośpowych puszek. Jesteśmy z Polic, z klubu siatkarskiego SMS. Wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w taki sposób, że po prostu bierzemy udział w stoiskach, sprzedajemy różnego rodzaju rzeczy. Na naszym stoisku można znaleźć rzeczy od wypieków do biżuterii. A ile w tamtym roku uzbieraliście? Około chyba 3,5 tysiąca. Coś koło tego. My jesteśmy z Polic, z szkoły podstawowej numer 1 i wszyscy uczestnicy wolontariatu musieli upiec chociaż jedno ciasto, żeby wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i pomóc chorym dzieciom. To jest stoisko Rady Osiedlowej numer 2 łącznie z Stowarzyszeniem na Rzecz Harmonii Społecznej Harmonia. Tu jest dużo rzeczy, które sami robiliśmy, na przykład członkowie Harmonii oraz moje koleżanki z koła Koraliki przy Radzie numer 2. Część przynieśli nam nasi mieszkańcy i nasi członkowie naszej organizacji. To są tego te różne zabawki, były gadżety z Harmonii, które mówią o tym, że nie wolno używać słów typu debil, kretyn i tak dalej, bo koło nas może stać ktoś, kto chorował tylko na zwykłą depresję, a bierze to do siebie. Także ludzie kupują, mieliśmy bardzo dużo, no było dużo ciasta, ciasto poszło wszystko. Jesteśmy z ośrodka SSW numer 1 w Policach tutaj. Sprzedajemy różne tej czekolady, tam ciasta, bryloczki własne robione przez dzieci, kartki, miszki i chcemy pomóc po prostu dzieciom. Organizatorem atrakcji był Miejski Ośrodek Kultury w Policach, natomiast odpowiedzialnym za zbiórkę publiczną do puszek kwestarskich sztab Jasienica. Mimo iż sztab na brak zajęć nie narzekał, to również we własnym zakresie zorganizował kilka niespodzianek dla Policzan. My
Miejskim Ośrodku Kultury mamy 3 stoiska. Jedna była z fajdą chleba ze smalcem, druga była z ciastem i z napojami oraz takimi niespodziankami, różnymi gadżetami wyśpowymi. Ja natomiast prowadziłam loterię fantową. Teraz przyjmujemy pieniążki od wolontariuszy i od innych ludzi. Ważnym elementem Polickiej Orkiestry były licytacje na scenie. Można było nabyć gadżety WOŚP, pamiątki, ozdoby, koszulki, kalendarze, kubki, plecaki, ekologiczne torby i wiele innych rzeczy. Z samych licytacji udało się uzbierać ponad 11,5 tysiąca złotych. 100 zł po raz pierwszy, 100 zł po raz drugi. Na scenie przez cały dzień prezentowali się tancerze, wokaliści i sportowcy. Jak co roku imprezę wsparli samorządowcy, którzy sprzedawali zdrowe kanapki i zupę rybną. Chętnych nie brakowało i przystawki znikały ze stołu w mgnieniu oka. Serwujemy produkty, które tu pani widzi i bardzo dobrze ludziom smakują. Także jest duży popyt i nie narzekamy na brak zajęcia. Ludzie pomagali na różne sposoby. Radny miejski Artur Echaus zorganizował swego rodzaju triatlon, który wystartował z Brzuzek, przez Trzebież i Police. Na trasie nie zabrakło atrakcji. Kąpieli w zalewie, pływania kajakiem i motorówką, licytacji i dalej biegu aż do Polic. W sumie ponad 30 kilometrów. Jestem niezmiernie zadowolony, ponieważ w trakcie całej tej imprezy, a było to dosyć spontaniczne, kilka dni wystarczyło, aby zwołać wiele życzliwych osób, firm, osób prywatnych, mieszkańców Trzebieży i okolic i udało się zbierać grubo ponad 6 tysięcy, co uważam za spektakularny sukces i wydaje mi się, że duch pomagania w narodzie nie ginie, szczególnie kiedy pieniądze kierowane są do dzieci, no to nie żałujemy i sięgamy dużo głębiej do naszych kieszeni. W tym roku zbierano pieniądze na rzecz najmniejszych dzieci, na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Na ostateczny wynik finansowy czekamy. Liczenie trwa.